Nikola Wolf, kilka chwil po zwycięstwie nad Michałem Żeromińskim. Nikola, oceń tą walkę ze swojej perspektywy. Dobra walka, naprawdę wojna w ringu. Michał naprawdę dobry wojownik, wiedział, że tak będzie, wiedział, że będzie ciężko. No, przyjechał za zwycięstwem, wszystko. Jest zwycięstwo. Właśnie trzeba powiedzieć, że twój rywal miał jaja, no bo boksować z takim zawodnikiem, no silnym, tak, no bo jakby nie było, boksujesz przeważnie dwie kategorie wyżej, no to jest. Ale w każdym razie ta dysproporcja siły była bardzo duża i Michałowi się należy ogromny szacunek. No tak, ale boksowałem w jego wadze. No, ja zrzuciłem duże wagi, ale czuję się dobrze. Mam dietyka Marcina, cześć Marcin. No i tyle, no co? Co jeszcze powiedzieć? Taktyka na ten pojedynek właśnie była taka, żeby cały czas boksować, wywierać presję? Nie. Lewy, prosty, wszystko od sytuacji. Było ciężko. Myślę, co zaproponuje Michał, bo nie wiedział, co on będzie robił. Wszystko od tego, jaki boks on zaproponuje, od tego wszystko szło. Miał dużo sparring partnerów i z Damianem Jonakiem sparował, z Damianem Stanisławskim. Z Częstochowy przyjeżdżali Hubert, Piwczyk, dużo sparing partnerów, mam różne style, dużo sparingów, sparował po 12 rund, żeby było więcej gazu. No i tyle, jechał tylko za zwycięstwem. 7-8 runda to była bitka, no powiem szczerze, że o Michała się trochę bałem, że tak podejmuje rękawice i idzie z tobą na wojnę, no bo to taki trochę strzał w kolano mógłby być. Kurde, ja myślę, że on nie wstoje. Tam było paru takich ciosów, że ja naprawdę sam nastraszył. Taki podbródkowy i stoję. Ja myślę, jak tak, stoję. Podbródkowy i znowu stoję. Myślę, no twardy zawodnik. Naprawdę, dobry, twardy zawodnik. Co powiedzieć. No. A jak ci się boksuje w jaskini Lwa, jak słyszysz, że cała hala jest tak naprawdę za twoim rywalem? Nie wiem, to jakoś się tam dekoncentruje? W ogóle ty to słyszysz, czy masz, czy robisz swoją robotę? Nie, obojętno. Ja przyjechał, żeby zrobić swoją robotę. Długie przygotowania, 2 miesiące, codziennie po 15 km biegu. Kurczę, naprawdę dużo roboty było zrobione, tomu nie obojętno, gdzie boksować. Tu, tam, obojętno. A czymkolwiek twój rywal cię zaskoczył, oprócz tego, że no odporny na ciosy? Odporny, zaskoczył, bo odporny, poważny. Nie myślę, że on taki odporny. Odporny. Tomu, no, zaskoczył, bo odporny. Myślę, że nie dostoję do końca, powiem szczerze. W jakiej wadze zostaniesz? Zobaczymy, nie wiem, zobaczymy. To do mojego promotora, Ludwika Drozdyńsko. Długo odpoczywasz? Miesiąc, święta. No, zaczynające święto, tam trzeba odpoczywać do kościoła jutro. Dobra, no to my gratulujemy wygranej i dziękujemy za wywiad. Dziękuję wszystkim, dziękuję cała Polska, Śląsk, wszystkim, kto wspierał. Dzięki wszystkim, dziękuję bardzo. Dzięki.